mieszkanie. Mówią ci Niemcy, siemasz kochanie, chyba za szybko się dorobiłeś. Chcesz reparacje, chyba się spiłeś. Zielony ład, czerwony jad, dawaj swą gazę, dawaj swój wkład. Wpuszczaj migrantów, wcinaj robaki, przed twoim domem staną wiatraki. Posłuchaj, niszczysz planetę. Biorę samochód twój na lawetę. I zapisz sobie w najbliższym planie, że pół miliona włożysz w mieszkanie. To jest program Michał Rachoń, jedziemy, jesteśmy na antenie Telewizji Republika. Przypomnę, z nami są Agnieszka Siewierenik-Maciorowska, Wojciech Mucha, Wojciech Szymczak. No właśnie, chwilę po godzinie 7.30 mówiliśmy, że jest taki filmik, który robi furorę w mediach społecznościowych. No i robi. I jeśli państwo go nie widzieli, jakby to powiedzieć, no to może proszę usiąść. Może na chwilę przerwać śniadanie. Bardzo proszę. Wszyscy na niego patrzą, ty teraz się może wysru. No i Polska jest krajem gościnnym, wiemy o tym bardzo dobrze, no ale jednak istnieje takie pytanie i myślę, że wszyscy sobie to pytanie zadajemy. Jak to jest, że przez wiele lat, po roku 2015, chociaż wszyscy mają internet, telefony komórkowe, i aparaty i kamery w tych telefonach, to jednak tego rodzaju scen w Polsce nie widzieliśmy przez ten czas. A no, od kilku miesięcy wysyp tego rodzaju scenek wrzucanych do sieci przez przecież zwykłych ludzi no jest jakby, to powiedzieć, zauważalny. Wojciech Mucha. Mnie się przypomniało, przepraszam, gdzieś śmieję się, ale już przypomniało mi się, jak w trakcie jednego ze spotkań przedwyborczych, przed którymiś z kolei wyborami, w Nowej Hucie ówczesna europoseł pani Róża Maria Grafin von Thun Hohenstein przekonywała mieszkańców Nowej Huty. Z domu Woźniakowska oczywiście. Przekonywała mieszkańców Nowej Huty, że z migracją nie ma problemu, ponieważ no, migranci by się rozproszyli i powiedziała wówczas, że gdyby do Nowej Huty przyjechało 5 tysięcy uchodźców czy migrantów, to nawet by państwo tego nie zauważyli. Tutaj jak widać do Katowic przyjechał jeden i widzi go cała Polska, więc chyba nie jest tak do końca. Oczywiście może być tak, że ten pan jest od 5 pokoleń mieszkańcem Katowic, być może górnikiem i po prostu wyszedł spod ziemi i chce się po prostu umyć. Jednak chyba tak nie jest. A mówiąc całkiem poważnie, no to jest widoczny efekt tego kryzysu migracyjnego, o którym mówimy na antenie Telewizji Republika i w mediach Strefy Wolnego Słowa w zasadzie od samego początku, odkąd Angela Merkel otworzyła granice dla przybyszów z trzeciego świata, przed którym przestrzegamy, że tego typu bulwersujące, ale wciąż jednak w kategoriach skandalu postrzegane incydenty jak ten. No ja słyszałem taką opinię w jednym z wielu komentarzy do tych scenek, znaczy, że... Tylko chcę skończyć. Śmiało, mów. Bulwersujące, ale jednak w kategoriach skandalu postrzegane incydenty jak ten będą nam towarzyszyć, ale jak napisał jeden ze śledzących sprawę migracji na zachodzie Europy komentatorów na Twitterze, Andrzej Gwiazda, no od tego się zaczyna, a później przychodzą te wszystkie niepokojące, niebezpieczne i zbrodnicze wręcz sprawy, które są codziennością miast i wiosek i mniejszych miejscowości Europy Zachodniej, czyli gwałty, pobicia, kradzieże, gangi i tego typu historii.
jednym z komentarzy w sieci było również to, że tego rodzaju troska, obawa wyrażona przez jednego z użytkowników X-a, że za rok tego rodzaju sceny mogą nie robić już na nas wrażenia, jeśli utrzyma się trend, o którym mowa. Ja przed chwilą cytowałem te liczby i zacytuję je raz jeszcze. Według informacji niemieckiej policji federalnej na granicy polsko-niemieckiej odmówiono wjazdu do Niemiec 4617 osobom, a więc zostały one w Polsce. Jednocześnie w ramach tak zwanej umowy dublińskiej o readmisji przekazano Polsce w tym okresie 272 migrantów. Jak informuje minister Duszczyk z MSWiA, wśród osób cofniętych z granicy większość stanowią Ukraińcy. No ale mamy całą masę przykładów scen, które widzieliśmy na naszej granicy, gdzie ludzie przychodzący, docierający tutaj z zupełnie innych części świata, czy to przez granicę wschodnią, czy w ogóle bezpośrednio z samych Niemiec, są przesyłani, transportowani na terytorium Polski. No i jest jakiś powód, dla których ta liczba osób w Polsce radykalnie wzrasta. Agnieszka Siewiernik-Maciorowska obserwuje to na granicy białorusko-polskiej od samego początku tego hybrydowego ataku, który jest z tą sprawą jednoznacznie związany. Powiem wam, że w Białymstoku już od bardzo wielu tygodni, można powiedzieć nawet od miesięcy, może nie od wielu, ale od kilku, plączą się właśnie tacy panowie, którzy na przykład w lipcu potrafią chodzić w kurtkach puchowych i w zimowych butach, bo to wiadomo, no jest w lipcu, nie, zwłaszcza w tym roku, w lipcu to jest zimno, że trzeba kurtkę puchową nakładać. Ich plączą się po dworcu PKS i PKP i kilka dni temu były marszałek województwa, po prostu wstawił zdjęcie tych ludzi. To są młodzi mężczyźni właśnie, tylko no może nie jak ten pan z Katowic, bo byli w puchowych kurtkach. No on nie był w puchowej kurtce. Zdjęcie do internetu to był... No raczej. Mógłby być, no ale trudno. Ale był marszałek województwa podlaskiego, Artur Kosicki, wstawił po prostu zdjęcia takich panów, którzy z plecakami stali na dworcu PKS. I przez Twitter zadał pytanie wojewodzie podlaskiemu, czy, bo to już jest kolejna grupa jakby takich ludzi, bo naprawdę tam jest dziennie po kilka, a czasami nawet po kilkanaście takich grup, dziennie, na dworcu PKS lub PKP. I zapytał wojewodę podlaskiego, czy jest coś, o czym nie wiemy. No to został posądzony przez byłego pracownika Gazety Wyborczej, obecnie w Polska Press, że stawia rasistowskie pytanie, w ogóle co to jest za rasistowski wpis. On tylko zadał pytanie, czy jest coś, o czym nie wiemy, a ja powiem, ale przepraszam, ale może to jest pytanie, które należy zadać, bo ja słyszałem i wszyscy słyszeliśmy taki argument, że po co ten płot, po co ta bariera na granicy, skoro ona jest nieskuteczna, bo oni i tak przechodzą. Ale poczekaj, bo ja chcę spytać o to, to warto, żeby to pytanie padło, a mimo wszystko... Do października zeszłego roku myśmy nie widzieli takiej skali zjawiska, którego no, takim smutnym i przyciągającym uwagę jest przykład na tym kąpielisku w Katowicach. Jak to jest? No to jest ta sama bariera, to jest ta sama granica, to jest dokładnie ten sam proces i on rzekomo miał być, ona rzekomo miała być wówczas nieskuteczna, no a teraz fachowcy z Platformy Obywatelskiej rządzą polskimi służbami rzekomo kompetentnie. No to jak to jest możliwe, że teraz to widzimy, a wtedy tego nie widzieliśmy? Agnieszka. Ja dodam tylko taką rzecz. Ci ludzie, którzy tam się plączą po Białymstoku, po tych dworcach, to są cudzoziemcy, którzy już legalnie przebywają w Polsce, ponieważ dowiezieni zostali przez aktywistów do placówki Straży Granicznej. To są głównie ci tam, wobec których interweniują aktywiści. I oni nagle występują teraz o ochronę międzynarodową w Polsce. Straż Graniczna wydaje kwitek, że proszę dojechać tam do ośrodka w Białej Podlaski albo gdzieś tam. I oni po prostu kupują bilety i jadą. Ale to jest tylko część, bo jest druga część, o których po prostu my nie wiemy, kto to jest, bo jasne przypadki, gdzie po prostu wsiadali sobie, przyjeżdżali na dworzec, wsiadali w pociąg czy tam w PKS i jechali po prostu no, tam do przejścia granicznego w Niemczech, tak, na ten most jeden czy drugi czy trzeci.
I my musimy jakby wiedzieć, co to jest. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Dostaję informacje, to już naprawdę od kilku tygodni, ze szpitali różnych tutaj, że trafiają cudzoziemcy właśnie przywożeni, bo tam ktoś się z kimś tam pobił albo tam coś jeszcze. I to są ludzie zarażeni różnymi chorobami, gdzie po prostu no, ostatnio była sytuacja z HIV-em, człowieka tam przywieźli, tak? I jakby lekarze, no, gdyby wiedzieli, znaczy no i tak zachowują tam oczywiście tę ostrożność, ale no inaczej postępuje się z pacjentem, o którym wiadomo, że jest, ma takie zakażenie i tak dalej. Oni przynoszą różne choroby. Ja, jeżeli będziecie chcieli, to ja zrobię rozmowę taką dla Telewizji Republika, nie wiem, może nawet jutro z byłym marszałkiem województwa podlaskiego, właśnie z którym porozmawiamy. Czy można zadawać pytania, czy już teraz będą wszystkie rasistowskie? No jedno jest pewne, że jeżeli mamy do czynienia z masowym napływem no sztucznie wywołanym przecież przez Federację Rosyjską, przez Białoruś, jeżeli mamy do czynienia z przywożeniem tutaj ludzi z innych części świata, to trzeba być przygotowanym i państwo polskie musi być przygotowane na różnego rodzaju nowe wyzwania, które się z tym wiążą. Na wiele różnych sposobów z całą pewnością musimy być do tego gotowi. Mam nadzieję, że służby medyczne również są do tego gotowe. Na tym polega również gotowość państwa do odpowiadania na hybrydową wojnę, jaką wypowiedzieli nam, a w zasadzie nie wypowiedzieli, tylko jaką prowadzi względem nas Federacja Rosyjska i Białoruś. Z tego, co podpowiada mi tutaj mój wydawca, jest stanowisko policji na Śląsku, która informuje, że w tej sprawie zostanie, w sprawie tego filmu, tego, co tutaj zobaczyliśmy, jest prowadzone. Czy będzie, przepraszam, ja zacytuję. To jest postępowanie w sprawie zanieczyszczenia terenu i nieobyczajnego wybryku. Mam nadzieję, że mój wydawca podyktował mi ten komunikat precyzyjnie. Proszę nie zanieczyszczać terenu i nie prowadzić nieobyczajnych wybryków. Wojciech Szymczak. No o ile ten incydent jakże niesmaczny no, może wywoływać uśmiech na twarzy, to musimy zwrócić uwagę na to, że w Europie Zachodniej ci imigranci zachowują się nie tyle niesmacznie, co zagrażają bezpieczeństwu ludzi. Są przecież takie strefy w Paryżu, czy Londynie, czy w Szwecji, w większych miastach, czy nawet w Niemczech, do których policja nawet nie wchodzi, bo są opanowane przez migrantów, którzy wprowadzają jakieś swoje prawa i wiadomo, że po zmroku nie można tam chodzić. Ja mam nawet takiego przyjaciela, który mieszka w Brukseli na co dzień. Kiedyś będąc w sklepie na swoim osiedlu, jacyś migranci zaczepili z tą panią sprzedającą w tym sklepie i został za to, że stanął w jej obronie, pobity przez tych migrantów. No pewnie mogłoby się skończyć nawet gorzej, gdyby nie to, że ktoś go tam kojarzył, że on mieszka na tym osiedlu. Dlatego jestem zdziwiony, bo mam przed sobą dane, jeśli chodzi o referendum, do którego nawoływał Donald Tusk, by nie brać kart do głosowania. I w Katowicach na 218 tysięcy osób uprawnionych do udziału w referendum liczba kart, które zostały wydane, to 73 tysiące. No, na usta ciśnie się hasło, jak chcieliście, kurczę, tak macie. Więc teraz wszyscy, którzy ulegli tym namowom bandy 13 grudnia, mogą sobie tylko pluć w brodę i zastanawiać się, kiedy u nich w oczku wodnym tak będzie. No cóż, a tym samym sformułowanie internetowe, które robiło furorę jako taka forma pewnej przenośni, tak zwany incydent jaki, to użytkownicy internetu będą wiedzieć, no tym samym uzyskał nowy kontekst. To można powiedzieć, bo to jest oficjalne, przecież basen w ten sposób się tłumaczył, że wystąpił na basenie incydent kałowy i w związku z tym basen jest nieczynny, więc skoro to się pojawiało w oficjalnej komunikacji, to czemuż mamy nie mówić? No to tym razem. Ciężej zamknąć jezioro, czy tam stawek, czy rzekę, nie? No, musi się jakiś kierownik jeziora znaleźć, żeby to jezioro zamknąć.
No właśnie. To właśnie tak ta sprawa wygląda. Film, który robi furorę, ale na szczęście jest postępowanie policji prowadzone właśnie w takim kierunku, jak to przed chwilą słyszeliśmy. Bardzo dziękujemy za nasze dzisiejsze spotkanie. A jeszcze chwilę mamy. Dobrze, jeszcze za chwilę studio numer 2 będzie gotowe. Dobrze, co tam jeszcze mamy w takim razie? W takim razie tutaj poproszę moją reżyserkę. Wczorajsza informacja, nie wiem ile wiemy na ten temat. Wiemy jedno. Zresztą pokażmy materiał. Ostatnio zostałam pobita pod Muzeum Powstania Warszawskiego przez damskich bokserów ochraniarzy. Szturchano mnie, ubliżano, dostałam 2 razy w głowę, gdzie upadłam i kiedy tak leżałam, podbiegł drugi i użył gazu pieprzowego prosto w oko i twarz, a tylko chciałam odebrać zaproszenia na uroczystości Powstania Warszawskiego i przejść jak człowiek chodnikiem. Nic, takie czasy, że kobieta musi dostać po mordzie. Zosia Klepacka wczoraj wrzuciła tę informację, nam się nie udało wczoraj skontaktować, może uda się nam to dzisiaj. Wiem, że wczoraj wieczorem jeszcze znalazł się taki wpis na koncie medalistki olimpijskiej, polskiej medalistki olimpijskiej, że wszystko jest z nią w porządku, że idzie spać. Zobaczymy, może dzisiaj dowiemy się czegoś więcej. Wasze komentarze, Wojtek Mucha. Nie da się ukryć, że tego typu odpały są charakterystyczne tylko dla jednej strony tak zwanej wojny polsko-polskiej. Oczywiście żadnej takiej wojny nie ma. To znaczy dla ludzi, którzy są fanatycznymi wyznawcami koalicji 13 grudnia lub kibicują jej w ten czy inny sposób. To już jest kolejny incydent, chociaż trudno to incydentem nazwać po tym, jak dziennikarze Samuel Pereira wspólnie z dziennikarką Żakowską zostali napadnięci przez trepa w centrum Warszawy. Kolejna tego typu historia, która prawdopodobnie skończy się bezkarnością, bo historia tego trepa, o którym mówię, już jest rozmasowywana przez media III RP. Nie było wczoraj żadnych decyzji w jego sprawie, więc można się spodziewać, że sprawa idzie na wygaszenie. Tutaj w przypadku pani Klepackiej mamy sygnały, które są dość znamienne, że tego pobicia mieli dokonać ochroniarze związani z jedną z komercyjnych stacji telewizyjnych. Nie wiem, na ile to jest potwierdzone, ale to z przynajmniej kilku źródeł już tego typu informacje dochodzą. Więc cóż, no ktoś trochę na wyrost powiedział, że wyznawcy koalicji 13 grudnia zachowują się trochę jak Niemcy przed II wojną światową w stosunku do swoich przeciwników politycznych. To oczywiście jest pytanie na wyrost. Ale nie da się ukryć, że zachowują się w sposób, który no, nieznany był po 1989 roku. Nie dochodziło do rękoczynów na tle politycznym. Jeśli mieliśmy do czynienia z incydentami, to tylko na marszach i manifestacjach, że rzeczywiście te emocje są trochę bardziej rozgrzane, ale żadnych tego typu historii nie widywaliśmy. Teraz okazuje się, że jest to niemalże codzienność Warszawy szczególnie, no bo tutaj można spotkać osoby, które są znane z telewizji, radia czy pierwszych stron gazet, które są napadane i lżone czy wręcz bite przez ludzi, którzy no, uważają, że teraz czas ich nadszedł, że ich ludzie rządzą, więc mogą sobie na to pozwolić. Obawiam się, że i w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z bezkarnością. No cóż, ja myślę, że w tej sprawie po prostu musimy mieć i musimy doczekać się zweryfikowania tych informacji, o których przed chwilą Wojtek Mucha powiedział, bo one się w sieci pojawiają. Na razie może nie ma co ich konkretyzować, dopóki nie będziemy wiedzieć na ten temat więcej, ale wiemy i widzieliśmy 24 godziny wcześniej nagranie z, właśnie bardzo podoba mi się to określenie, z trepem. No głównie dlatego, że to określenie trep używane było względem ludzi, którzy w taki właśnie sposób prezentowali się, będąc żołnierzami jeszcze w większości Ludowego Wojska Polskiego. Ten człowiek, który
zaprezentował się popijając wódkę browarem między jednym a drugim bluzgiem skierowanym względem ludzi, których spotkał wieczorem lekarz i oficer żołnierz, oficer Wojska Polskiego. No to jest też rzecz, muszę powiedzieć, niebywała. I to rozmasowywanie tej historii w mediach kartelu robi również wrażenie. Tak jakby tam się w gruncie rzeczy nic nie stało. No ktoś spotkał dziennikarzy dwóch, z którymi się nie zgadza i w związku z tym, tak to sugeruje ten salon medialny III RP, miał prawo zbluzgać ich, zwyzywać. A jak wynika również z tych informacji, tam zdaje się doszło też do czegoś więcej, choć ów trep temu zaprzecza. Agnieszka Siewieryniuk-Maciorowska. Kartel medialny III RP, przypomnę wam, że też przemilczał, czy też zamilczał sprawę tego, co się działo w Newsweeku, o tym, co się działo w Wyborczych, gdzie tam pan Kąski sobie tam pucował. No tam zdaje się cały czas ustalają, co tam się wydarzyło. No właśnie, ale to było wiadomo, tak jakby, znaczy oni wiedzieli, ja tam nie wiedziałam, ja nie pracowałam, nie wiem, nie znam się, ale ci ludzie tam wiedzieli, też to było wszystko zamilczane. Tutaj może sytuacja taka, że pan Trep być może jeszcze po prostu nie nadawał się do wyjaśnień, miał ciężki weekend i no, nie podejmuje się czynności z człowiekiem, który tam miał ten ciężki weekend taki, może coś mi powiedzieć. No tak, rację. Nie takie trzeba. Wtorek dziewiąta, to może już mu lepiej. Tak, no ale to wiesz, słuchaj, to my widzieliśmy tylko to, co widzieliśmy tam na tym stole, tak? A nie wiadomo, co tam jeszcze wjeżdżało w innych godzinach, bo on taki pobudzony był, a to już dłużej z organizmu uchodzi, nie? Więc dlatego tutaj ja bym zalecała spokojnie, ale ja bym powiedziała w ten sposób, tej sprawy zamilczać nie można. I to jest nasze zadanie, żeby cały czas tego Trepa wyciągać na światło dzienne i przypominać, żeby wojsko zrobiło z tym porządek, bo nie może tak się zachowywać żaden żołnierz. Tam był Trep, ale tam było żaden. Też, tam byli też koledzy Trepa, którzy też zdaje się, no też ale, chyba. Ale Michał, weźcie zauważcie, parę tam dni temu, czy paręnaście, byliśmy oburzeni na zachowanie tej małpiarni tam w Wyczółkach pod Siemiatyczami, tak? Gdzie żołnierze też jawnie prowokowani byli. Tam byli żołnierze prowokowani, potrafili zachować nerwy na wodzy, emocje utrzymać, tak? I ten, a tutaj lekarz, oficer Wojska Polskiego w ten sposób do rzekliny mam jedno zdanie. Rzeklina, trzymaj się i powiem ci tylko tak. My możemy sobie schudnąć w tydzień, w miesiąc, ale ten gość, on nigdy nie zmądrzeje i chamem zostanie. Trep jest trepem. Wojtek Szymczak. No, powiem tak, ja się nie zgodzę z kolegą i koleżanką komentatorami, bo przecież żyjemy w takich czasach, gdzie rządzą silni panowie, więc tu nie ma co się oburzać, tu trzeba się przyzwyczajać. Znaczy czas przyzwyczajenia, że to jednak będą takie stałe elementy naszego życia codziennego, że jak ktoś się z kimś nie zgadza, to go pobiją albo poszturchają, albo poobrażają. No, takie czasy nadeszły. Nie, ale Wojtek, nie... przepraszam, ja się nie zgodzę. Znaczy ja się nie zgadzam na przyzwyczajanie się do patologii. Znaczy ja się nie zgadzam na to, żeby Trep oczywiście po prostu dyktował mi, w jaki sposób ja mam funkcjonować, czy my mamy funkcjonować w wolnym państwie, o które całe pokolenia naszych rodziców, naszych dziadków, naszych pradziadków walczyły po to, żebyśmy byli wolnym państwem. Znaczy ja nie przyjmuję do wiadomości, że taki, przepraszam bardzo, troglodyta Trep będzie dyktował, w jaki sposób ja się mogę albo nie mogę zachować, bo to znaczy dla mnie to jest po prostu rzecz absolutnie niebywała. Znaczy ten gość i tacy goście jak on nie mogą dyktować. To nie jest tak, że my się możemy przyzwyczaić. No dobra, cham mnie walnie lewą ręką albo lewą nogą, ja mam przyjąć do wiadomości, że tak jest, bo cham jest Trepem albo kimś no, tam. Ale oczywiście, oczywiście, że tak. Ja to oczywiście mówiłem z przekąsem i sarkazmem. Kochani państwo, no, nie dajmy się zwariować, nie po to są, no, przecież po to są te protesty, żeby się przeciwstawić temu złu i one cały czas, mam nadzieję, że będą się nasilały i tak dalej, bo przecież Adam Borowski, ja nie jestem w stanie zacytować dokładnie, ale powiedział, że ktoś, kto milczy, to był cytat z Luthera Kinga, że ktoś, kto milczy, gdy jest zło się dzieje, to jest współodpowiedzialny za to zło, więc nie bądźmy współodpowiedzialni, nie dajmy się
bo czasem bywa tak, że myślimy, że jesteśmy na przegranej pozycji, bo ich jest więcej, są mocniejsi, ale jednak myślę, że to właśnie dobro zwycięży i Polacy mają piękną historię tysiącletnią, w której właśnie to dobro zawsze zwycięża. Czasem pod różnymi postaciami może jest to zwycięstwo trochę gorzkie, ale jednak w gruncie rzeczy myślę, że jesteśmy w stanie każde zło jako naród pokonać. Ja jestem przekonany, że generalnie trepów, którzy są przekonani, że można kobiety traktować w ten sposób, jest zdecydowana mniejszość i każdy normalny facet sobie z tego zdaje sprawę, bo każdy normalny mężczyzna wie, że wspierać, sam może nawet czasem poszturchać się, może czasem tam bluzgiem jakimś rzucić, można względem innego mężczyzny. Na tym generalnie, jak się generalnie traktuje w ten sposób kobiety, to się po prostu nie jest mężczyzną. To się jest. Ale pamiętajmy, że przykład. Już kim to ten trep dobrze wie, ja nie będę mówił, bo tam Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji musiałaby rozpocząć postępowanie, żeby odnieść się do tego, co myślę, że wszyscy jasno rozumiemy. Kim jest taki gość, który bluzgi kieruje względem kobiety i jeszcze tam inne rzeczy. I myślę, że na tym można spokojnie skończyć. Agnieszka Siewierniuk-Macierowska, Wojtek Mucha, dziękuję. Wojtek Szymczak dziś po godzinie 20 w Poznań. Proszę pamiętać o tym, że należy się, jeśli ktoś może, wybrać właśnie tam. A w studio numer 2 Adrian Klarenbach, już zwarty i gotowy. Dzień dobry, od dłuższej chwili, przynajmniej od minut 14, tak siedzę cierpliwie. Dobra, 13 minut temu dostałem, tutaj, że może ty jesteś, ale to jeszcze nie wystarczy. Ale co to znaczy, może ty jesteś, jak ja tu nie tylko tyle, że jestem, ile ja tu byłem i zamierzam jeszcze tu pobyć. Jestem, czuwam. Tak jest. Czy twój mąż był u ciebie? Nie tylko, że był, on dalej jest, siedzi i gramy w karty. Tak jest. A właśnie. Słuchaj, czy ty widziałeś może wczoraj... Tak, byłem tam, widziałem. Zresztą, proszę państwa, ukule rąbka tajemnicy, Michał stamtąd też miał być. Dziś. No właśnie, ale to przyjdzie taki moment, że będzie. Ja co prawda nie o to chciałem spytać, ale tak, proszę państwa, no, już rozpoczynamy formalnie nawet pracę nad remontem naszej nowej siedziby. Pewnie jakoś lada moment będziemy w stanie coś tam z niej pokazać. Ale ja nie o to chciałem cię spytać, bo ja chciałem cię spytać, do tego może zaraz za chwilę jeszcze wrócimy, ale czy widziałeś wypowiedzi Ryszarda Kalisza? Pamiętasz takiego polityka? Pamiętam, dzisiaj... muszę państwu powiedzieć, że przeżyłem szok wielki, kiedy zobaczyłem pana Ryszarda Kalisza jako członka Państwowej Komisji Wyborczej. No czy... Jakoś tak w ciszy został nominowany. Ryszard Kalisz jako członek Państwowej Komisji Wyborczej udzielał wywiadu w tym nielegalnym chyba radio, o ile dobrze pamiętam, to tak było. I dzisiaj też z kolei w Gazecie Wyborczej, prorosyjskiej Gazecie Wyborczej, ale legalnie działającej, Polska jest państwem demokratycznym, można wydawać gazety. I przedstawia tam całą masę takich argumentów, które temu kartelowi medialnemu III RP są tak bardzo nie w smak. Ja nie wiem, co to oznacza, jaką oni ostatecznie decyzję podejmą, bo tam zdaje się większość taką arytmetyczną mają członkowie PKW powołani przez obecny parlament, ale chodzi o to, żeby odebrać Prawu i Sprawiedliwość subwencje, pieniądze na kampanie wyborcze. No i problem polega na tym, mówi Ryszard Kalisz, że te kwity, które oni dostali, no tak trudno nazwać dowodami i nie bardzo wiedzą, co zrobić, a w środę mają podjąć decyzję. Wczoraj zdaje się ten Jan Grabiec z rządu Donalda Tuska mówił, że materiały są, no, powiedzmy tak trawestując, troszeczkę porażające i że na podstawie tych dokumentów to Państwowa Komisja Wyborcza właściwie nie ma wyboru i musi te subwencje odebrać, bo jakże mogłoby być inaczej. Grabiec, to Jan Grabiec, ale posłuchaj, co o tych dokumentach czytamy właśnie w prorosyjskiej Gazecie Wyborczej. Tutaj o tych dokumentach czytamy... Ale poczekaj, jaki tytuł cytujesz jako prorosyjska? No nie, no prorosyjska Gazeta Wyborcza to jest ta Gazeta Wyborcza, to jest ta gazeta, która brała udział w resecie z Rosją i dała Władimirowi Putinowi pierwszą stronę i tam, no dlatego. A, no dobra, ale to nie mów w ten sposób, to chyba Krzysiu Świątek tak swojego czasu ukuł takie ładne określenie, to jest prężne ramię medialne rządu.
Słuchaj, to już ja nie wiem, rząd, bo oni tam między sobą się kłócą ciągle, to ja nie wiem, kto tam jest z kim. Ja generalnie się odnoszę do tego, co pamiętam, bo widziałem, nawet mam tu w telefonie parę zdjęć tych artykułów. Ale posłuchaj, bo to właśnie oni piszą o tym, że Jan Grabiec wysłał te dokumenty i to gdzieś tutaj mam. Podam jeden przykład. Kwestia dotycząca Rządowego Centrum Legislacji. Informacja z Prokuratury Krajowej w Warszawie ma pół strony, w której prokuratorka pisze, że prowadzi się takie śledztwo w związku z podejrzeniem popełnienia czynu z takiego i takiego artykułu. Nie padło, że postępowanie jest w sprawie. Jaki to ma związek z kampanią wyborczą? Czy to jest dowód? Jak mieliśmy w połowie lipca taki dokument, to zwróciliśmy się do prokuratury, by to rozpisała, mówił na antenie. Czy tak się stało? Kalisz będzie ustalał. No i pisze właśnie tutaj między innymi Ryszard Kalisz i mówi o tym, że dostał również dokumenty z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a ja się zastanawiam, jak dostaje informacje z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od polityków Platformy Obywatelskiej w sprawie, które mają prowadzić do odebrania subwencji Prawu i Sprawiedliwości, to czy tutaj nie potrzebuje... Ale sugerujesz, że politycy sugerują, żeby innym politykom zrobić jakuku? Nie, w żaden sposób. Cokolwiek nie mówić, Ryszard Kalisz jest dobrym i wytrawnym politykiem, a do tego wszystkiego jest dobrym prawnikiem. W związku z powyższym, jeżeli Ryszard Kalisz mówi, że nie ma się za bardzo czego chwycić, to ja wierzę bardziej Ryszardowi Kaliszowi, aniżeli Janowi Grabcowi. No jakoś tak dziwnie, instynktownie mi samo przychodzi. Kalisz na antenie Trójki przyznał, że dokumentów jest dużo, ale nie jest jasne, czy komisja uzna wszystkie za dowody i okoliczności, które w sposób bezsporny stanowią o finansowaniu kampanii wyborczej z innych źródeł. Okaże się to w środę. W poniedziałek Kancelaria Premiera upubliczniła pismo z piątku. Szef KPRM Jan Grabiec podkreśla w nim, że badanie sprawozdań finansowych komitetów to obowiązek, wyłączna kompetencja PKW, ale komisja może też prosić o pomoc instytucji administracji publicznej, więc KPRM służy wsparcie. Proszę państwa, ja tam nie jestem czepliwy w żaden sposób, ale skoro mówimy o kampaniach wyborczych, to wiecie państwo, to się podzielę taką swoją refleksją. Otóż dane mi było w miarę często jeździć na trasie takiej, powiedzmy, przez województwo lubelskie, bo to z Podkarpacia przez Lublin na Mazowsze, to jakoś tak dziwnym trafem najprościej i najszybciej się zrobiło ostatnimi czasy, ale mniejsza o to. I przez Lublin jeździłem, dane mi było jeździć i przez Lublin, i przez okolice Lublina podczas kampanii wyborczych i tej z 19 roku, i tej późniejszej, jednej i drugiej. I wiecie państwo co? Tam była taka pani, blondynka taka, która wówczas, zdaje się, pierwszy raz chyba w 19 roku startowała do tego Sejmu. Ona, zdaje się, z Platformy Obywatelskiej była. I ona właściwie miała obwieszone całe miasto, bo jak się tak przejeżdżało, to ten blond kolor włosów i ten charakterystyczny warkocz rzucały się w oczy w całym Lublinie. I tak się zastanawiałem przez moment, skąd na to wszystko fundusze? Artur Palicho, skąd na to wszystko fundusze? Właśnie, jak można? To jest z tym limitem? No dziwię się, że po dziś dzień nikt na przykład nie wpadł na taki genialny pomysł, być może nawet Państwowa Komisja Wyborcza, żeby podczas kampanii, no nie mówię, żeby jeździć z aparatem i robić zdjęcia, no ale tak się przejechać i popatrzeć, i sobie policzyć, jeden billboard, drugi billboard, baner, 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 no to właściwie to już jest wyczerpana cała cena pula na te wybory. To jak to się dzieje, że tego multum wszędzie, nie ma tego później komu zbierać, komu ściągać i to jeszcze później gdzieś tam straszy po wyborach? Na pieniędzy multum na to idzie. No, no właśnie, a limity kampanii nie, żebym, proszę państwa, chciał kogokolwiek zadenuncjować, bo jestem daleki od tego. Nie, no przecież po prostu Adrian Klarenbach zajmuje się całe swoje zawodowe życie praktycznie polityką, tylko obserwacją, i to po prostu jest normalne. Wszyscy wiemy, że te limity kampanii wyborczych, które istnieją w Polsce od nie wiadomo kiedy, to wszystko jest w jak najlepszym porządku. I to, no oczywiście, że tak. I tam jak się policzy, pomnoży się tę liczbę tych plakatów, razy koszty ich druku, razy koszty wszystkich tam. To jeszcze wyjdzie na to, że dany kandydat zainteresowany umieszczony na tym spocie reklamowym nie wyczerpał tej puli. To jeszcze na kawę puli zostanie. Ta. Bez żadnego problemu. I tak można, proszę państwa, wszystkich robić w konia. Krokodyla. O. O.
Dlaczego w krokodyla akurat? No, nie wiem, tak się w Trójmieście mówiło, że w krokodyla właśnie. Co tam z Giertychem Romanem? Bo żeś, słyszałem się troszeczkę pastwił nad panem mecenasem. A mnie nad, takie panem pytanie posłem, nad panem posłem, nad panem nie, posłem ale, Giertychem. Nie, ale on mówi bardziej, że on jest bardziej mecenasem niż posłem, bo nie pobierał uposażenia. A to, proszę bardzo, a to od kiedy, jak się o tym, czy ktoś jest posłem, czy nie jest posłem, decyduje to, czy się pobiera uposażenie, czy nie? Zdaje się, w którymś z mediów tych Neo była taka mowa, że wolałby pan mecenas, żeby się do niego zwracać panie mecenasie, niż panie pośle. A, wolałby? Tak. Aha, a ja bym wolałbym na niego mówić panie pośle, niż panie mecenasie. Ja wolałbym, żeby co niektórzy mówili do mnie królu złote, ale nie chcą. No. To jest bardzo ciekawe, bo poseł Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej... Ale to poczekaj, bo ja nie zdążyłem zadać pytania, a właśnie chciałem nie, zadać pytanie. Czemu? Ale to proszę, śmiało mów. Ja chciałem zapytać, co się dzieje z panem posłem, a właściwie co się dzieje z tymi zarzutami prokuratorskimi wobec pana mecenasa. Czy finalnie one zostały postawione, nie zostały postawione? No i co na to wszystko prokuratura, ta, która tak dzielnie na przykład ściga dzisiaj Kamińskiego i Wąsika, bo wiadomo, oni się ukrywają przed wymiarem sprawiedliwości i właściwie są nie do ustalenia. Dlatego Adam Bodnar już tam do pani przewodniczącej parlamentu wysłał takie pismo, co by tych dwóch panów pozbawić immunitetu. No, fajnie się zaczyna. Słuchaj, z Podkarpacia przez Lublin jeździsz na Mazowsze i najwyraźniej po prostu to jest droga, która jest zbyt trudna do pokonania przez ludzi, którzy wiedzą, co się dzieje. Bo chodzi o to, że Roman Giertych osobiście uznał, że nie będzie stawiał się w prokuraturze w Lublinie. Wysłał tam swoich, zdaje się, pełnomocników, którzy udzielili wyjaśnień, tak wynika z komunikatu prokuratury, który zresztą publikowaliśmy jakiś czas temu, czy o którym informowaliśmy na naszej antenie. I po prostu chodzi o to, że kiedy Roman Giertych przychodzi do prokuratora generalnego albo spotyka się z prokuratorem generalnym na przykład w Sejmie, to ten prokurator generalny, jak się z nim umawia, to tak, zawsze jest tak krótki czas, że on po prostu nie zdąży podnieść telefonu, zadzwonić do tego Lublina i słuchajcie, Giertych u mnie będzie, no to wiecie, jak on się tam nie zjawia, to może zróbmy tak, skoro on przychodzi do tej prokuratury, żeby to wszystko miało jakoś ręce i nogi. Nie, nie, nic takiego nie ma miejsca i spokojnie Roman Giertych może grać przedziwną rolę. Rolę, w której jest jednocześnie inspiratorem działań prokuratury, jak sam mówi. Kiedy jest o to pytany, to mówi, że on po prostu działa w interesie swojego klienta Tomasza Mraza i on dlatego się kontaktuje z prokuraturą, bo on chce tego klienta obronić. Jednocześnie, zanim tego klienta zaczął bronić, wielokrotnie mówił o tym, żeby się do niego zgłaszali ci potencjalni przyszli klienci, bo on już ma określone cele, które chciałby osiągnąć i jedno z drugim mu w ogóle nie przeszkadza, ale najbardziej zdenerwował Romana Giertycha artykuł w Rzeczpospolitej dwa dni temu, z którego wynika... Widziałem, czytałem. Że tam, no niestety, jak prokurator w trakcie przesłuchania uruchamia znaczy słucha rozmowy, którą ktoś prowadzi, nie wiedząc, że słucha go prokurator, to technicznie sprowadza się to do prowadzenia podsłuchu. I jeśli wprowadza to do akt śledztwa, to zdaniem na przykład zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego realizuje nielegalny podsłuch. I zdaje się, ten tekst bardzo zdenerwował Romana Giertycha tak bardzo, że napisał na ten temat chyba z 10 tweetów. Jakby nie było sprawy, to chyba tweetów by też nie było, mi się wydaje. No to ci się dobrze wydaje, no. Natomiast, proszę państwa, to też warto przypomnieć, była taka restauracja. Swoją drogą szkoda, że ktoś zamknął, bo nawet miałem pomysł na to, w jaki sposób wynagradzać klientów na odchodne, po prostu dać tam jakiś nośnik. O, właśnie po obiadku, żeśmy tutaj zrobili tu państwu taki prezent na odchodne. Zarejestrowaliśmy tę waszą rozmowę. Bardzo ciekawa rozmowa, to na pamiątkę. No i proszę państwa, ja przypomnę, czym się tam historia zakończyła. Ano zakończyła się tym, że nie ci, co mówili, tylko ci, co nagrywali, zostali skazani. W związku z powyższym, nie wiem, czy pan mecenas był uprzejmy poinformować swojego świadka, któremu notabene próbował sam jakoś tak z automatu namaścić go, bo to chyba namaszczenie było, namaścić go świadkiem koronnym i tak zwaną 60, jak się w języku potocznym, a właściwie w slangu młodzieżowym mówi na kogoś, kto kabluje. 60. Zaraz młodzieżowym. No to. Mam młode dzieci, w związku z powyższym słucham, o czym dzieci mówią, nie? Rozmawiam z dziećmi. Natomiast chciałem powiedzieć, że proszę państwa, no, okazuje się, że ten pan, który tak strasznie zmienił ten swój wizerunek na pana Kleksa Ala, no to on nie jest tą 60, bo statusu świadka koronnego nie ma.
No i to też Rzeczpospolita napisała tam na ostatnich słowach tekstu. Ja dodam jeszcze, Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka. To są dziennikarki, które oczywiście zostały tam opisane przez Giertycha. Tam jak, tak jak zostały opisane. Żeby skrabocie robić agentów, agenta PiS-u. To jest w ogóle niesamowite. No ale... No ale no... Pan poseł Roman Giertych. Dość zabawnie idzie, tak? Wolny kraj. Można wrzucać na X-a co się chce i na przykład papier i X wszystko zniesie, ale najwyraźniej pan poseł Roman Giertych nie może znieść tego, co napisała Rzeczpospolita. Ja dodam, że myśmy mówili, my nie opisaliśmy tego tak szczegółowo, jak opisały to panie Zawadka i Kacprzak. One szczegółowo opisały ten moment, tę scenę, w której włączony został na głośno mówiącym w towarzystwie prokuratora telefon po drugiej stronie, którego była osoba nie mająca świadomości, że prokurator tego słucha. No to jest rzecz, o której mówiliśmy już kilka tygodni temu i to jest rzecz, która może mieć bardzo poważne konsekwencje. Również takie, że ten prokurator będzie musiał być wyłączony z czynności, bo potencjalnie może być świadkiem. Na to, ale po co go wyłączać? Prokuratorów jest mało z tego, co słyszę, a będzie jeszcze mniej, bo to właściwie jeden po drugim. Nie, oni prokuratorowie, prokuratorzy, podobnie zresztą jak i sędziowie, przechodzą w stan spoczynku. To nie jest tak, że oni przychodzą na emeryturę, wiesz. Oni są w stanie spoczynku, biorą co prawda uposażenie emerytalne, ale to jest tak, że w każdej chwili można ich tam wyciągnąć z powrotem w razie potrzeby albo czegoś w rodzaju. Bo chyba, że się jest takim prokuratorem, co ze stanu spoczynku wrócił na stanowisko prokuratora krajowego, bo wtedy jak przyjdą Bodnarowcy, to powiedzą, nie, a ty, gagatku, to nie możesz. Ty nigdy nie wróciłeś ze stanu spoczynku, bo właśnie z niego... Czyli to sugerujesz, że dalej funkcja prokuratora krajowego nieobsadzona? To już niech się zajmują tym ci, co mają stosowne wykształcenie. 9:28. Jeszcze coś tam masz. No pewnie, że mam. O Przemku Babiarzu żeście trochę rozmawiali dzisiaj. No tak, tak. Temat jest rzeczywiście tematem dość ciekawym. Widziałeś, że telefon z góry, to już przepraszam, to jest w ogóle niesamowite, w sprawie... Kto do tego Syguta zadzwonił, zdaniem Gazety Wyborczej, w sprawie Babiarza? Jak myślisz, masz jakieś... Słuchaj, muszę ci powiedzieć, że chyba nie mam nawet zielonego pomysłu, bo jak wiadomo, wszystko w uśmiechniętej Polsce odbywa się transparentnie. Był ogłoszony konkurs na prezesa, wygrał najlepszy. Był ogłoszony konkurs na dyrektora jednego i drugiego, wygrali najlepsi. Podobnie zresztą jak i w spółkach Skarbu Państwa, po prostu wygrywają najlepsi. Ot i cała filozofia. O tym, że się nie ogłasza konkursu, to się najwyżej zapomniało, no bo siłą rzeczy wiadomo, że najlepsi i tak znajdą sposób. Swoją drogą to jest niezwykle ciekawe. Jak to jest? Wcześniej uchodził za człowieka lewicy, dziś uchodzi za człowieka Platformy. No jak uchodzi za jednego i za drugiego, to generalnie uchodzi za jednego. Ale dobra, mniejsza o to. Igor Jankę, proszę państwa. No co, można w sposób kulturalny wyrazić swoją myśl, no. No, nie. To faktycznie sformułowanie uchodzi za jednego w żaden sposób nie podchodzi pod procedury w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. A Komitet Olimpijski, nie wiem czy wiesz, mój drogi, stworzył 30-stronnicową instrukcję dla dziennikarzy, jak mówić w sposób odpowiedni. I proszę państwa, tam mamy zwroty następujące. To jest takie, ty chyba miałeś, zdaje się, doktorat z gendera robić, nie? Ja mam osoba, w telefonie encyklopedię gender. Osoba przewodnicząca, w miarę logiczne. Osoba operatorska, też w miarę logiczne. Osoba... No co? Poczekaj, bo chciałbym o sportowcach coś powiedzieć. No. A jest osoba lekkoatletyczna? Nie, ale jest ogólne określenie. Osoba sportująca. Osoba sportująca podczas Igrzysk Olimpijskich. Ale poczekaj, a to jak rozwiązać problem, bo przecież jest to akurat w zimowych Igrzyskach Olimpijskich jest przecież łyżwiarstwo figurowe, prawda? I tam są pary. No i te pary to jest... Wiesz, mężczyzna i kobieta. Ja nie wiem, czy jest legalne jeszcze? Był kiedyś taki film, proszę państwa, amerykański, zdaje się, pamiętam. Dwóch facetów parę stworzyło, bo jeden został wykluczony, drugi zdaje się wykluczony. No i razem tak się wkluczyli razem. Osoba i tańczyli. No to fajna komedia nawet sprzed lat.
Co tam jeszcze w tym słowniku, bo to ciekawe, będę musiał przyjrzeć. Tyle, to Igor Jankę publikuje, zadzwoń do Igora, porozmawiaj z nim, może ci powie. No dobrze, dobrze, to chyba 30 stronnic to ma, może być ciekawa lektura, nie tylko do poduszki. No chyba jeden z tematów na kolegium właśnie zaproponowałeś. 9:31. Tak, i zanim 9. się pożegnamy, i zanim Michał wygłosi, proszę państwa, doskonale znane państwu formuły, że spada na kolegium i że zostawia państwa w dobrych rękach, co chyba nie podlega żadnej wątpliwości. Przecież. Dziękuję za to, że już na przykład za sprawą Tamarki się zwrot królu złoty przyjęło, już go używa. To proszę państwa, chciałem państwu powiedzieć, że byłem wczoraj w nowej naszej siedzibie razem z Michałem, żeśmy taką wycieczkę sobie turystyczno-krajoznawczą zorganizowali. No przyjechało nas prawie pół PKS-u, cokolwiek by nie prawda. Tak. To no prawda. I zwiedzaliśmy. Jest na czym oko zawiesić, naprawdę ładnie tam będzie. A żeby mogło być ładnie, no. To jest prawda. To, jak państwo wiedzą, nie tylko Multiplex, w tej chwili również nasza nowa siedziba, tak naprawdę budowa telewizji od nowa, bo nowa siedziba oznacza zbudowanie telewizji ponownie. Do tego konieczne jest państwa wsparcie, bardzo o nie prosimy. Proszę pamiętać o tym kwadraciku, który jest na naszym ekranie. To jest QR kod prowadzący do strony Republika 1 Klik. Jeśli ktoś nie wie, jak tego używać, bierzemy telefon komórkowy kierujemy na, z włączonym aparatem oczywiście, z włączonym aparatem podłączonym do internetu na ten właśnie kwadracik i tam powinien się pojawić link. To jest link, w który trzeba kliknąć, a to przeniesie nas na stronę internetową Republika 1 Klik. Tam można udzielić wsparcia naszej stacji. Bardzo o to prosimy. To, że jesteśmy dziś w miejscu, w którym jesteśmy, w ostatni weekend mniej niż 1%, niż 1% różnicy, 1 punkt procentowy różnicy pomiędzy oglądalnością naszą, a naszego w tej chwili no, głównego, jedynego konkurenta TVN24, to chyba najmniej w ogóle w historii nadawania naszej stacji, nadawania TVN24, a to oznacza, że jesteśmy na najlepszej drodze, żeby tę rywalizację zacząć wygrywać. Na razie jesteśmy, jak to się w sporcie mówi, underdogiem, z mniejszym budżetem, mniejszym zapleczem, bez międzynarodowego wsparcia i bez wsparcia kartelu medialnego III RP i bez SBK-ów, co to założyli kiedyś samą firmę. Gonimy konkurencję i mamy nadzieję ją przegonić. Ale żeby to się udało, żebyśmy mogli tworzyć najnowocześniejszą, najsilniejszą telewizję w Polsce, potrzebne jest państwa wsparcie. I do tego bardzo państwa zachęcamy i bardzo o to prosimy. Po 9, po 10, po 11 Adrian Klarenbach na antenie telewizji Republika. To jest Dom Wolnego Słowa. Ja spadam na kolegium. Proszę zostać z nami.